Niezwykle ważny film, który ukaże się na antenie Telewizji Polskiej, to będzie zapewne film dokumentalny o Annie Przybylskiej. Jaki jest pomysł na scenariusz, na wizję? Znaczy, zaznaczę, że premiera będzie kinowa. Film wejdzie do kin w październiku, a pewnie w następstwie też będzie premiera telewizyjna, ale trudno powiedzieć kiedy. Pokażemy film o wspaniałej dziewczynie, o zwykłej dziewczynie, z Gdyni, którą pokochała cała Polska i po której śmierci cała Polska płakała. Historia dziewczyny, która miała w sobie coś takiego magicznego, coś takiego, co ciężko zdefiniować, a co sprawia, że wszyscy o niej pamiętamy. Ania zasługuje na ten film i to będzie piękny film. Ja to obiecuję, gwarantuję i już nie mogę się doczekać premier. Był taki pomysł, na który nie zgodziła się rodzina, aby to był film fabularny. I też były takie głosy, że tak naprawdę nie wiadomo by było, kto miałby wcielić się w postać Ani, bo ona poniekąd była nie do zastąpienia. Czy zgadza się pan z tym? Tak, znaczy ja nigdy nie miałem aspiracji zrealizowania filmu fabularnego. Wiem, że od lat takie plany miał pan Radosław Piwowarski. Wiem, że rodzina była przeciwna temu, bo rodzina nie chce oglądać filmu o Ani, w którym ktoś będzie się wcielał w rolę Ani. Rodzina chce zobaczyć prawdziwą Anię na ekranie, dlatego tak ochoczo zareagowali na pomysł filmu dokumentalnego, bo mama Ani zaznaczyła, że ona chce widzieć na ekranie swoją córkę, swoje dziecko, a nie wyobrażenie reżysera na jej temat. Także nawet nie wiem, kto mógłby zagrać, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem.